Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pan rękę podaje? Dzień dobry, oczywiście. Dzień dobry, no niektórzy żółwiują. Można usiąść przy tym słynnym barze. Jeszcze nie jest. Co to, woda? Woda, przepraszam bardzo, o tej porze woda jeszcze. Jak zwierzęta. No, co robić? Po robocie będzie co innego, proszę się swobodnie czuć. Proszę Państwa, najpierw oświadczenie złożę. A, dziennikarz powinien mieć poglądy. Jak nie ma, znaczy, że się nie nadaje do pracy dziennikarskiej, nie interesuje się tematem. Dziennikarz polityczny powinien mieć jakieś własne poglądy. Jak ich nie ma, to tak jakby matematyk się nie interesował matematyką. Mam poglądy. Po drugie, dziennikarz powinien je ujawnić, żeby Państwo sobie mogli wziąć poprawkę. Po trzecie, z panem Markiem Jakubiakiem będę rozmawiał i chcę, żeby Państwo wiedzieli, że go lubię na wejściu. I vice versa. Nie znam, a lubię. Na to wszystko trzeba wziąć poprawkę. Mam poglądy, mam takie, jakie Państwo znają i zaczynam rozmowę lubiąc gościa. Więc mogę coś przegapić, mogę nie dopytać, mogę być niewystarczająco czujny, może mnie oszwabić, bo go lubię na wejściu. To nie jest dobra sytuacja, lepiej jak jest się od początku podejrzliwym. Skończę. Coś w tym jest. Pytania do pana trochę grubo. Nie muszę wszystkich zadać. Kim jest Marek Jakubiak? Marek Jakubiak jest normalnym człowiekiem urodzonym w Polsce w nieciekawych czasach, który realizuje swoje marzenia za pomocą ciężkiej pracy. To o czym pan marzy w takim razie? Najpierw marzyłem o tym, żeby być pilotem i to był taki determinant mojej młodości i dzieciństwa. Potem nagle można było być przedsiębiorcą w Polsce. I zamarzyłem być przedsiębiorcą i to też zrealizowałem. Potem po etapie przedsiębiorczości zacząłem myśleć o fabrykach, czyli o przemyśle. To też zrealizowałem. Fabrykach czego? Browary są fabrykami. A, okej, okay, dobra, jedziemy dalej. No a dzisiaj marzę o tym, żeby inni mieli lepiej ode mnie, wygodniej. W tym zagmatwanym państwie, powiedziałbym, czy też w ogóle świecie zagmatwanym i stąd moja obecność w polityce. Prawidłowy rozwój, jak to oceniam, bo najpierw jest się chłopakiem, ma się marzenia, chce być pilotem, chce być strażakiem, chce być papieżem, ja chciałem być papieżem. Jan Paweł II jak został, to całe moje plany życiowe zburzył, musiałem przestać być chcieć papieżem, bo drugi papież Polak to już nie to samo dla mnie i wtedy postanowiłem być przedsiębiorcą, więc najpierw się jest chłopakiem, potem brakuje forsy na dziewczyny i na kwiaty i czasami z człowieku się budzi przedsiębiorca. No a jak już się człowiek dorobił, to zwykle chciałby się podzielić, jak jest prawidłowo skonstruowany, tak to oceniam, co mi pan powiedział i wtedy faceci idą na przykład w politykę, w mentorstwo albo zostają profesorami w późniejszym wieku, bo już swoje zrobił, osiągnął, jest samcem spełnionym. A pan się teraz czuje bardziej politykiem czy przedsiębiorcą, teraz, dziś? A to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest taka schizofrenia trochę postawy, dlatego że polityka to jest sztuka sporu, a przedsiębiorczość sztuka budowania. A jedno z drugim nie ma nic wspólnego w zasadzie. I tu jest kłopot, ponieważ tak naprawdę w polityce rzadko z kim mam rozmawiać o czym. Więc tutaj mam pewnego rodzaju taki dyskomfort. To mnie pan zdziwił. Bo pan nie wie, czy pan jest przedsiębiorcą, czy politykiem? Nie, ja jestem przedsiębiorcą, będę, bo to jest jednak rys taki bardziej chęć budowania. Ja do polityki też poszedłem po to, żeby zmieniać, czyli coś budować, nie? Natomiast spotkałem się w polityce z takim zjawiskiem, które można nazwać niemocą, a to mi już krew zalewa. To mnie pan troszkę zdziwił, że rozdziela pan te dwie funkcje, gdyż ten dżentelmen tutaj, Donald Trump, kiwa głową teraz może. On jest przedsiębiorcą i pozostał przedsiębiorcą i uważam, że we współczesnym świecie, gdy królują korporacje ponadpaństwowe, państwem powinien zarządzać właśnie przedsiębiorca. Nie facet typu Morawiecki, który nie stworzył w życiu ani jednego miejsca pracy, nie zarobił ani jednej złotówki, tylko był na pensji. To jest kardynalna różnica. Zarabiać pieniądze, w tym słowie jest robota jakaś. Trzeba coś wykonać z pieniędzmi, żeby zrobić ich więcej. Natomiast jak ktoś jest na pensji, to on wykonuje pracę dla kogoś innego. Ten ktoś zarabia i kawałek mu oddaje. Dwie
odrębne koncepcje. Więc ja uważam, że współcześnie państwem powinien właśnie zarządzać przedsiębiorca. Stąd mi się Trump podoba. Zarządza państwem trochę jak korporacją, a bardziej jak prywatną firmą. Troszczy się o nią. Chciałby, żeby zostawić ją w lepszych warunkach, niż ją zastał, żeby rozpędzić ją, żeby był dalszy rozwój. Więc ja bym właściwie oczekiwał takiej odpowiedzi: jestem przedsiębiorcą, byłem przedsiębiorcą i w polityce też jestem przedsiębiorcą. Tutaj, panie redaktorze, to było moje marzenie wobec pana, kiedy pan kandydował na prezydenta. To zupełnie co innego. Prezydent jest władzą wykonawczą. Natomiast ja jestem politykiem w ramach władzy ustawodawczej, czyli inaczej mówiąc, parlamentaryzm polega na tym, że się dyskutuje o problemach i powinno się wprowadzać zasady prawne, natomiast prezydent jest władzą wykonawczą i wtedy może realizować jako przedsiębiorca, uznać państwo jako spółkę, uznać państwo jako przedsiębiorstwo. Prezydent amerykański, dodam, pan mógł tego nie wiedzieć, ja nie wiedziałem, jak jechałem do Ameryki, jest prawodawcą również. Rządzi dekretami, które potem parlament, jak się zbierze, może odrzucić albo może zostawić i stanowią prawo. Więc prezydent amerykański rządzi jak Józef Piłsudski. Wchodzi i mówi: tak ma być. No, ma dużo silniejszą pozycję, to prawda. Natomiast tutaj inicjatywa ustawodawcza przysługuje polskiemu prezydentowi również. Natomiast oczywiście, tak jak to powiedział inicjatywa kiedyś... Inicjatywa to nie dekret. Nie, no jasne, jasne. Nie zarządzi wprost. Natomiast my mamy ten gabinetowo-parlamentarny układ, który jest dla mnie z natury chory, więc dlatego też źle się czuję. A jaki pan wolał system? Ja taki właśnie prezydencki. Okay. Ja właśnie taki prezydencki. I powiem tak, że prezydentowi powinno absolutnie podlegać i Ministerstwo Obrony Narodowej, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i on powinien troszczyć się z zewnątrz o Polskę, a premier powinien zarządzać właśnie państwem polskim. I tak nazywam państwo polskie jako przedsiębiorstwo. Tu są przychody, są koszty, są zyski. No niestety ciągle na długu jedziemy. Moje ulubione pytanie. Czy wpisałby pan do konstytucji zakaz zadłużania państwa? Tak, nie masz forsy, to jej nie wydajesz. To jest zasada zrównoważonego budżetu i absolutnie jestem zwolennikiem takiego zapisu. A punkt drugi. Jak potrzebujesz więcej forsy, to jest forsa narodu i zwracasz się do narodu o dług w tym sensie, że naród ci ma zapłacić więcej w podatkach. Jak się naród nie zgodzi, to nie ma. Masz tylko tyle pieniędzy. Wytłumacz to narodowi. Potrzebujemy więcej, bo chcemy dobudować 17 autostrad i szpitali. Dajcie nam trochę forsy. Jak się naród zgodzi, jest wszystko w porządku. Natomiast zadłużanie państwa, że pan Morawiecki se jedzie po pieniądze za granicę, to już mi się całkiem nie podoba. Powinno być zakazane. Mój prywatny pogląd w tej sprawie. O dziwo, muszę powiedzieć, że to Amerykanie wprowadzili modę drukowania dolarów nie pod rezerwy złota, tylko pod widzimisię banków. I Polska wkracza w ten wirtualny, że tak powiem, świat, gdzie pieniądz nie wiadomo jaką ma wartość. W zasadzie opieranie go o parytety złota już wyszły z mody, chociaż Morawiecki jako jeden z pierwszych od dziesiątek lat premierów zaczął sprowadzać do Polski złoto. Sprowadził 30 ton. Zaczął, ale tak. Nie mamy parytetu. JF Kennedy wspomniał o powrocie do parytetu złota w Stanach Zjednoczonych i został zastrzelony w Dallas. No. Donald Trump też wspomniał o parytecie złota. Na razie jeszcze żyje. Dlaczego pan jest w polityce? To już albo po co? Mówiłem o tym, że to jest tak, że pewien etap życia ja skończyłem, teraz chcę, żeby inni mieli lepiej ode mnie. Czyli... Ale poprzez jeden stołek w parlamencie, gdzie siedzi prawie 500 chłopa? Cierpię z tego powodu, że nie mogę mieć większego wpływu na władzę wykonawczą szczególnie. A od kiedy pan jest w polityce? Ja myślę, że każdy Polak jest w polityce co najmniej od 90 roku. Startował pan na prezydenta. Świetnie pan wypadł, tak uważam, w debacie. I gdybym miał wybierać na podstawie debaty, Jakubiak jest zwycięzcą i był najlepszym kandydatem. Ale realnie szans w wyborach pan nie miał. To po co pan startował? Żeby dać prawo wyboru ludziom. Po prostu dać prawo wyboru. Ale jakie to prawo? Zresztą do pana. No wybrali jak wybrali. Zresztą nie mam pretensji o to do nikogo. Natomiast prawda jest taka, że ja mówiłem, że potrzebny jest ojciec narodu.
potrzebny jest przedsiębiorca, potrzebny jest Donald Trump. I ja to sugerowałem, to mnie wycięto z mediów, narobiono naokoło dymu po to, żeby zneutralizować Jakubiaka i skutecznie to zrobiono. Był taki zarzut, że podpisy, które umożliwiły panu start w kampanii, zebrał dla pana PiS, żeby osłabić Konfederację. To jak to było? No, Konfederacji nie osłabiono, z tego wiadomo, że to jest takie ścisłe grono, które i tak będzie na siebie głosowało. To jest w zakresie 8%, myślę, takiego realnego elektoratu. I tu osłabienia żadnego pewnie by nie nastąpiło, natomiast z podpisami jest tak, że to jest trochę poniżające, powiem szczerze, takie chodzenie, zbieranie podpisów. Tak, tak, no. Tak, żadnych podpisów, no. Startuje na goło. Podpisy to są głosy ostatecznie zebrane. No. Dlaczego ja mam się kwalifikować w jakichś prawyborach jako domokrążca, który zbiera podpisy na świstkach, które potem sprawdza jakiś dziad, któremu płacimy pensje niepotrzebnie? Ale jest tu kilka rozwiązań, które można absolutnie pokazać. Kaucje, wpłacana kaucja, żeby nie okazało się, że to jest dowcip czyjś. Ale w Ameryce jest 300 kandydatów na prezydenta. Nie wygrywają prawyborów, odpadają, tam zaraz na początku nie stać ich na prowadzenie kampanii, wypadają, nikt ich nie zauważa, media nie zapraszają. Eliminacja naturalna. Ale jest chory system, dlatego że dostaje pan kilka kartonów podpisów, grom go wie, co tam jest napisane. Nie ma pan możliwości sprawdzenia tego, nie może pan tego zweryfikować. Nie wie pan, kto panu podpisywał. Przesyłają do panu do domu podpisy. Ja się zapytałem PKW w trakcie kampanii, jak ja mam zweryfikować te podpisy? Bo ja mam podejrzenia, nawet z 20 roku powpisywane numery telefonów z MSPSL-ów były. A. Więc pytam się, kto ten podpisy złożył. No jest napisane, że popierają Marka Jakubiaka, ale kto popiera, już nie wiem. Dobra, więc a PiS panu pomagał zbierać podpisy? Być może, ja nie mam tutaj wiedzy ani świadomości na ten temat, nawet jakbym miał, to i tak panu nie powiem. A dlaczego mi pan nie powie? Odbijam piłkę do pana. Przecież nie ma w tym nic złego. Jeżeli mój przeciwnik czy konkurent polityczny chce mi pomóc zebrać podpisy, a samo zbieranie jest poniżające, to jak ja bym kandydował, niech się PiS poniża i mi pozbiera te podpisy. No. Ja mam taką wiedzę, że koledzy z Konfederacji też pomagali mi zbierać podpisy, więc można podpis złożyć pod kilkoma kandydatami, nie ma żadnego problemu. Nie ma. A dlaczego pan odszedł z Konfederacji? Pan kłótliwy jest, czy co? Żeby odejść, trzeba być. Konfederacji. A to pan nie był? Nie byłem. Sytuacja kuriozalna, dlatego że być może to racja, koledzy może rację mieli, mówiąc, że ja za wcześnie wyskoczyłem przed orkiestrę. Konfederacja jest taką konstrukcją prawną, którą ja złożyłem jako propozycję wszystkim kolegom, którzy Radę Liderów dzisiaj zakładają, tym większym. Mówię tutaj o Bosaku, mówię tu o Winnickim, o Korwinie Mikke, o Leroyu był wtedy, był Kornel Morawiecki przy tym również, przy tej rozmowie. Ja im powiedziałem, co należy zrobić, żeby wejść do parlamentu i oni to zrobili, tylko beze mnie. No cóż, biznes jest biznes. No. A jest pan kłótliwy? Nie, ja się jeszcze w życiu chyba z nikim nie kłóciłem. To jak pan w biznesie sobie daje radę? A spokojnie mówię, jak ma być. Ludzie mi wytykają, że pana chwalę, a jednocześnie jestem za wszyscy won. No a pan był w PRL-u po złej stronie, tak o panu mówią. To niech mi pan powie, po jakiej stronie pan był. Czy był pan w wojsku w PRL-u? Oczywiście. Z własnej woli czy z poboru? Z własnej woli czy z poboru, wszystko jedno. I tak w wojsku by się człowiek znalazł. Nie wszystko jedno, bo jeżeli do armii okupacyjnej prowadzonej przez sowieckich generałów idę z poboru, no to ksiądz Popiełuszko poszedł z poboru, nie jego wina. Natomiast jak ktoś idzie z wyboru, czy w tamtych czasach chodził, no to śmierdziało trochę kolaboracją. Być może śmierdziało. Ja się wychowałem na książkach i tym micie lotnictwa. Co mogłem, to robiłem, sklejałem modele i tak dalej. Żyłem lotnictwem. A pan by chciał na bombowcu? Na myśliwcach. Na myśliwcach. I poszedłem do Dęblina i to było tak w głowie zakotwiczone, że ja w zasadzie nawet nie starałem się zdać na żadną uczelnię, bo ja po prostu zwyczajnie szedłem latać. To nie było u mnie. To był taki korytarz zamknięty ze wszystkich stron. Mam latać, koniec gadania. No i prawdę powiedziawszy, pamiętam tych prawie 200 kandydatów, którzy ze mną jednego dnia się stawili, bo tam było ponad 150 czy 80 na jedno miejsce do Dęblina. Wszystkie badania przeszedłem, oprócz trzech. Już komorę ciśnień przeszedłem. Aha. I zostało nas trzech. Na samym końcu, z tych 180 paru. I
Nie pan sobie wyobrazi, że podchodzi do mnie taki w kitlu jakiś szeregowy i mówi: chodź Jakubie, jak jeszcze raz zdjęcie zrobimy. I poszedłem zrobić to zdjęcie. Okazało się, że mam krzywy kręgosłup, więc odrzucili mnie dosłownie na parę godzin przed zakwalifikowaniem. Nie? Być może dobrze. Bo... No ale to co, to był pan w wojsku czy nie w końcu? Nie, jak pana odrzucili? Wtedy odrzucili mnie z badań, nie poszedłem do Dęblina. Hmm. I wtedy mówię, no cóż, to w takim razie na śmigłowce do Oleśnicy, bo tam można było, skoro nie mogę być pilotem, to przynajmniej niech latam jako technik pokładowy, nie? Nie poszedłem do Oleśnicy. Tam było 8 na jedno miejsce, dostałem się tam, tam już kręgosłup miałem prosty, nie wiem, jakiś cud Boży. Może dlatego żyję dzisiaj, bo paru kolegów w moim wieku pochowałem na szybkich, po prostu krótka decyzja w ziemię i tyle, nie? Więc okazało się w Oleśnicy po tym, jak już żeśmy przeszli 2 miesiące, kiedy już unitarka mijała, zaczęliśmy na cykle być rozstawiani, kto na jaką specjalność się będzie szkolił, to była bardzo trudna szkoła i okazało się, że na Mi-8 nie ma. Skasowali kurs. No i tak na MIG-i 21 się dostałem i te dwie MIG-i 21 skończyłem i dostałem się do pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego i tam... A w którym to roku było wszystko? 80. O, to do Solidarności, czy się pan zapisał, odpowie mi pan, że nie. No nie, nie zapisałem się do Solidarności, natomiast w 80... Do tamtej Solidarności. Tak, w 81 roku... Panie redaktorze, ja pochodzę z, nie pochodzę z bogatej rodziny, tak? Moi rodzice byli ze średnim wykształceniem ludzie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakby zamyka się pewien obraz i że tak powiem, jest jakaś ścieżka młodego człowieka, który wymarzył sobie latanie. I ja to realizowałem. Potem w pierwszym pułku lotnictwa myśliwskiego, tuż po stanie wojennym, już złożyłem pierwszą prośbę o odejście z wojska. A przestał pan chcieć latać? Co się stało? Okazało się, że to taka marnowanie czasu, jak dla mnie w owym czasie było. Chociaż nie żałuję żadnego dnia, bo lotnictwo nauczyło mnie porządku, lotnictwo mi nauczyło dyscypliny, nauczyło mnie jednego, co masz zrobić teraz, to masz to zrobić dzisiaj, a nie jutro, bowiem samolotu nie da się naprawić w powietrzu. Więc powiem, że tam naprawdę ciężkie chwile przeżywaliśmy. A kiedy pan odszedł z wojska? Na 12 miesięcy, na, przepraszam, na 9 czy 10 miesięcy przed emeryturą. Czyli kiedy? Jaki to był rok? 90. To długo pan posiedział w wojsku? Cały stan wojenny? To nie było tak. Tak. Byliśmy skoszarowani i praktycznie niewypuszczani. My byliśmy zamknięci na lotnisku. A co pan robił na początku lat 90? Na początku 90 lat, panie redaktorze, chciałem studiować, nie dano mi studiować, zabroniono mi studiowania w wojsku, dziwne, bo nikomu, nie znam tego więcej przypadku. I ja napisałem jako pierwszy w 4. bazie lotniczej prośbę o zwolnienie do cywila i to w taki sposób, że jako pierwszego mnie zwolnili na parę miesięcy przed emeryturą. I proszę sobie wyobrazić, że w pierwszej mojej firmie pracowali moi żołnierze. No dobra, ale to coś mi tu nie pasuje. No co? Jest pan tuż przed emeryturą i prosi pan o zwolnienie z wojska, a jest to 10 lat po stanie wojennym, więc to nie była motywacja taka, że nagle mi się w wojsku przestało podobać. Tylko przetrwał pan najgorszy okres w wojsku za naszego życia, czyli stan wojenny, kiedy na trepów patrzono źle, na każdego zielonego na ulicy patrzyliśmy bykiem, bo to wojsko stanęło po złej stronie i Jaruzelski nam się źle kojarzył. To wszystko pan przetrzymał z zaciśniętymi zębami i tuż przed emeryturą pan się nagle zwalnia? Znaczy, ja byłem taki charakterystyczny, dlatego że ja charakterystycznie, ja myślałem, że wszyscy tacy są. Teraz już wiem, że część kolegów donosiła na mnie, natomiast i pewnie to był skutek braku możliwości studiów, podjęcia studiów. Ja ogólnie skończyłem 3 szkoły średnie. To się też rzadko zdarza, bo nie dano mi studiowania, po prostu nie dano mi tej możliwości. Ja dostałem się na Uniwersytet Warszawski, na pedagogikę i ukarano mnie nawet. Że ale śmiałem. Czemu się pan zwolnił po 10 lat? A dlatego, że nie dano mi studiować. A to w wojsku chciał pan podjąć studia. Tak, i tak. Się pan zwolnił z wojska po to, żeby pójść na studia. Zrozumiałem. No niestety firma wchłonęła mnie na kilkanaście godzin dziennie, więc 2 dzieci na karku, żona niepracująca i nie miałem czasu już na studia. Co pan robił na początku lat 90? Telewizję Porion.
telewizję Porio tutaj, te tereny kablowaliśmy. To była jedna z największych telewizji kablowych w Polsce, taka innowacyjna bardzo. Całe Bemowo mi podlegało. W Warszawie, pan mówi. W Warszawie i w Polsce nie było większych telewizji. Nie, ja mówię, że to Bemowo w Warszawie, bo to nie każdy, ktoś nas ogląda w Chicago i nie wie, co pan pokazał. I szczerze mówiąc, bardzo mnie to cieszyło, że ja nie miałem kłopotów z naborem pracowników zaufanych, dlatego że moi żołnierze ze służby czynnej, którzy służyli w moim, bo ja byłem wtedy już kierownikiem warsztatów łączności, przeszli razem ze mną do firmy, czyli poszli do cywila i przyszli do mnie do pracy. Wie pan, co to jest, co pan opowiada? To może być prywatnie historia zupełnie normalnego gościa, natomiast z zewnątrz, z mojego punktu widzenia, z osoby, która w stanie wojennym była pałowana i zamykana, a nie była w wojsku, to wygląda jak klasyczne uwłaszczenie nomenklatury. Wychodzą goście z wojska na Bemowie, gdzie powstało nagle przy forcie, gdzie nigdy nie wolno było nic budować, nagle powstaje osiedle wojskowych, zamknięte. Tak, i pierwsze firmy się otwierały, to albo sekretarze partii otwierali, albo właśnie wojskowi różnego szczebla, firmy ochroniarskie, ubecy otwierali i tak dalej. Klasyczne uwłaszczenie nomenklatury. Muszę panu powiedzieć, że ja byłem przewodniczącym Rady Osiedla wtedy, Bemowa V, i tych wszystkich pułkowników, generałów, to tam trzeba było ustawiać trochę, ja chorąży. I to były czasy, kiedy strach było zostawić samochód na zewnątrz na chodniku, bo następnego dnia mogło go nie być. I byłem też organizatorem takich społecznie strzeżonych parkingów. I to był jeden z pierwszych w Warszawie tych parkingów. I też można było to zrobić. I prawda jest też taka, że telewizję kablową, okablowywanie osiedli zacząłem od trójki, od Bemowa 3, czyli wojskowego. Czyli tutaj po prostu zwyczajnie. Czyli kable okablowały osiedle kabli. Może nie kable akurat, bo to jest dalekie mojej osobie. Tego nie znosiłem i nie znoszę dalej. Natomiast prawda jest taka, że ten oficer, który zabronił mi studiowania, na telewizję kablową się nie doczekał. Gdyby pan był prezydentem dzisiaj, bo pan chciał pan być, no to gdyby pan był, to co już by pan załatwił z tych rzeczy, które zawsze chciał pan załatwić, gdy tylko pan zostanie prezydentem? No jak człowiek kandyduje, to ma jakieś takie plany. Dobra, jak tylko zostanę prezydentem, zrobię to, to i to. Co by pan zrobił już do dzisiaj? Przede wszystkim prezydent powinien powołać konstytuantę w celu zmiany tej, żeby brzydko nie powiedzieć, konstytucji, w której jest tyle nieścisłości i słów typu niezwłocznie. Więc konstytuanty, powołanie konstytuanty. Poza tym jeden z tych elementów, który ja głosiłem w trakcie kampanii, to, że prezydent powinien w swoim, że tak powiem, pałacu mieć radę składającą się również i z opozycji totalnej. Niestety jest. I co mi pan zrobi, tak? Więc. A po co panu doradcy? Nie, to nie doradcy. Tego typu. Nie, to chodzi o to, żeby wszystkie spory załatwiać pomiędzy sobą, i ten ojciec narodu powinien łączyć, a nie dzielić. Takie moje było przeświadczenie. Albo przekonywać do swoich racji. Czyli zwołałby pan konstytuantę. Co jeszcze? No tak jak powiedziałem. Kropka? Gabinet, może źle nazwane, ale radę, w której absolutnie wszystkie ciała byłyby reprezentowane, w tym polityczne. Wszystkie kluby i koła. A to absurdalne jest, dlaczego? Co pan proponuje, bo Konfederacja by się nie zgodziła usiąść przy jednym stole z Antifą. Przecież siada. A. No dobra. I twierdzi pan, że Jakubiak by ich posadził i siedzieliby grzecznie przy wspólnym stole, pyskowali tam na siebie, oblewali się kawą prezydencką, tak, ale, tak, a potem byśmy wychodzili z jakimś porozumieniem za drzwi. I ale to powiadam, że moja osoba by tutaj była, myślę, przydatna, dlatego że potrafię uspokoić i potrafię zbudować w odpowiednim kierunku dyskusję na każdy temat. A co by pan zrobił, gdyby prezydent miał władzę dyktatorską? Czyli prezydent rządzi. Dekretami, bo takie mamy prawo, bo już zmieniliśmy konstytucję, konstytuanta się zdarzyła, to co by pan zrobił wtedy, jakby pan miał pełnię władzy do zrobienia? No w Polsce byłoby to bardzo ciężkie, dlatego że Polacy nie znoszą czegoś podobnego, to znaczy są... Ale już było, za Piłsudskiego było. No i to kończyło się berezą kartuską, więc i 400 trupami na ulicach Warszawy. Więc myślę, że Polacy to jest specyficzny, bardzo specyficzny naród,
który dzisiaj żeśmy też rozmawiali na ten temat, jak pan się każe położyć, powie pani, to on się zapyta, dlaczego tu, a nie tam. Polacy są po prostu tą szlachtą drobną, która do dnia dzisiejszego demokrację ma wbitą no, w głowę. No ale jakby pan coś każdy ma swoje zdanie. Mógł poprawić, bo wolno panu, to co by pan zrobił? Nie nazywa się to dyktatura, ale ma pan dużo władzy i może pan coś ręcznie zrobić sam. Jest pewien problem. Jest pewien problem, który prezydent powinien dostrzegać w pierwszej kolejności. Mówili o tym amerykańscy prezydenci. Przede wszystkim gospodarka. Tak, już nie będę epitetu tam mówił. To chyba Clinton mówił, o ile dobrze pamiętam. Gospodarka, durniu. Gospodarka. I to powinien prezydent, powinien być absolutnie promotorem gospodarki, wolnej gospodarki. Tymczasem my jesteśmy w matni, jesteśmy w sieci przepisów. Ja wpadłem na taki pomysł, będąc posłem jeszcze, żeby wypłacać pensje brutto. Tak jak pan słusznie powiedział na samym początku. No, mówiłem to samo kiedyś. Niech przekonają obywatela, że ma te podatki wpłacić. I proszę bardzo, niech premier Morawiecki, czy ktokolwiek inny, przekona teraz Kowalskiego, że co prawda zarobiłeś 5 tysięcy, ale te 4 tysiące to ty oddaj. Prawda? Dlatego, że jest potrzebne na to, na to, na to. Na... Część osób to w ogóle nie rozumie, o czym my mówimy. Oni nie rozumieją koncepcji brutto. Już państwu mówię. Jak ja komuś, kto u mnie pracuje, płacę 2 tysiące, to muszę drugie 2 tysiące zapłacić w przeróżnych ZUS-ach i podatkach. Więc ja jestem za tym, że całe 4 tysiące, które ja na kogoś muszę zebrać, daję temu gościowi. To jest wszystko, jest ode mnie dostałeś tyle, na ile się tego. 10 tysięcy złotych miesięcznie ci płacę. I potem ten gość sam musi z tego, co już ma, oddać na ZUS, na podatki, na coś i na coś. Wtedy zrobiłoby się państwo obywatelskie, bo każdy by widział, ile oddaje na władzę. Teraz nikt nie widzi, ile oddaje na władzę, tylko pan i ja. Przedsiębiorcy tylko widzą, ile odchodzi na władzę. Tak i my jesteśmy źli, bo my zabieramy, a obywatel widzi tylko tą część, którą dostaje do ręki. A jeszcze obywatel narzeka, że za mało darmowego jest. Co ciekawe, bo nie rozumie, że to z jego. Z definicji minimalnej pensji wynika, że za każdym razem, jeżeli podnosi się minimalną pensję, to podnosi się podatki dla państwa, dlatego że one są proporcjonalnie naliczane. Więc tutaj interes państwa polega na tym, że oni będą podnosić minimalną pensję, bo coraz więcej pieniędzy do nich wpływa, a nie troszczą się o obywatela. I teraz uwaga, ja z taką koncepcją wychodzę w parlamencie, idę do BAS-u, do biura obsługi i proszę państwa, oni po 3 tygodniach mówią, że to jest ustawa nie do wprowadzenia, dlatego że trzeba zmienić setki ustaw, w których pensja brutto występuje. Po prostu w tej gmatwaninie prawnej, gdzie ustawy ja 6800 razy głosowałem. Przez 4 lata. Ale to jest takie proste zmienić. Może ja panu powiem, bo pan sam na to nie wpadł, to ja panu powiem. Wystarczy wprowadzić przepis następujący. Każda nowa ustawa znosi wszystkie poprzednie przepisy, jeżeli stoją w sprzeczności z nową ustawą. I wtedy nie trzeba poprawiać wszystkich ustaw. Tylko jeżeli wchodzi nowy przepis, podatek żaden nie może być wyższy niż 12%. To niezależnie od tego, gdzie są wpisane inne podatki w tym mrowiu przepisów, po prostu najnowszy przepis się liczy, a wszystkie stare automatycznie są nieważne. Tak, coś w rodzaju prawa precedensowego. Tak się zapisuje w ustawach, że no i ustawy... to po co poprawiać 10 ustaw? Natomiast Norwegowie to wprowadzili bardzo ładnie. Wprowadzili to obligatoryjnie do swojego ustawodawstwa, że wprowadzasz jedną ustawę, niwelujesz dwie inne. Więc bardzo proszę powiedzieć, które ustawy likwidujesz, wprowadzając jedną. Kiedyś parlament się zbierał, i to było święto lasu dopiero, raz na kwartał, raz na pół roku, 2 razy w roku, a budowanie ustawy to faktycznie było święto w parlamencie. Wszyscy dyskutowali na ten temat, nie było tych tam automatów do głosowania i tak dalej. Wyobraźmy sobie teraz na przykład ustawę budżetową, w której się 600 razy głosuje. I liczy się po kolei te 600 razy, liczy się kto jest za, kto jest przeciw. Kiedyś tak było, dzisiaj tak nie ma. Więc myślę tak, że parlament, który buduje prawo na tony, a nie na kartki, jest po prostu no, czarną dziurą demokracji. Czy pan się boi pandemii? Epidemii chińskiego, ja mam z tym problem, zarazy. Mam z tym problem, dlatego że ja mam kłopot z definicją boję się, tak? Ja się rzadko boję, po prostu, nie? Obawiam. Ja staram się szukać rozwiązań. Wiem, że mam silny organizm, zdrowy organizm.
Podejrzewam, że ja, ten koronawirus już miałem w styczniu tego roku. Z Egiptu przyjechałem, ja wtedy jeszcze nie było głośno w ogóle o tej pandemii i mnie tak strzepało bardzo mocno i wtedy faktycznie mogłem zrozumieć to, że człowiek, który przechodził koronawirusa, mówi, że brakowało mu powietrza i stąd tlen, a ja sobie okno otwierałem i głowę trzymałem za oknem. Tlenu szukałem. Więc być może coś w tym jest. To pan uzyskał odporność na czas jakiś. Tak jak Trump się ucieszył, mówi, właściwie to dobrze. Oczywiście. Przechorowałem w 3 dni, przetestowałem leki eksperymentalne i teraz narodowi już 80 tysięcy dawek wysłał do szpitali tego leku, którym sam się leczył. I mówi, no jakiś czas jestem odporny, więc mogę się z każdym spotykać. A nosi pan maskę? Gdzieś tu mam, ale to taki obowiązek bardziej prawny. Bo jest. Ja pytam, jednak... czy pan nosi, a nie czy pan ma. No to widać. To widać. Natomiast ja mam taką maskę, że sobie nie zasłaniam, tylko sobie na noc opuszczam i te sznurowadła tam gdzieś wiszą, jeżeli już w ogóle komuś ma to przeszkadzać, bo to komuś przeszkadza. To ja nie chcę się po prostu sprzeczać w tym zakresie z ludźmi, którzy przechodzą koło mnie i są pełni w oczach strachu. Tak. To tylko z tego powodu. Widziałem ten strach, kiedy przyjechałem w maju pierwszym samolotem europejskim, który z Ameryki leciał. I tam te babeczki na pokładzie były przerażone i ludzie na ulicy się odsuwali ode mnie. Szedłem normalnie ulicą w Ameryce. Nie było tego, co podawały wiadomości nasze. W Nowym Jorku było, w Kalifornii trochę było, ale normalnie tam, gdzie ja mieszkam, no nic, no normalne życie, restauracje. Znaczy, i to, że... I tu widziałem taki popłoch na ulicy. Tak jest. No ja z tego powodu tylko, żeby właśnie... żeby nie wzbudzać tych emocji u ludzi, którzy autentycznie boją się tego wirusa. To trochę w tym kontekście. Gdyby pan dzisiaj był prezydentem, to co z rzeczy, które się pojawiły niespodziewanie od czasu wyborów, by pan załatwił i w jaki sposób by pan je załatwił? Objął pan wybory wtedy, kiedy Duda i coś się do dzisiaj zdarzyło. Co by pan załatwił? Albo inaczej jak Duda, albo po swojemu, albo w ogóle czym by się pan zajął? Dzisiaj, panie redaktorze, dynamika akcji jest taka jak domino, tak? To jeden klocek wywraca drugi. Wtedy nie wiedzieliśmy, co dalej będzie, natomiast z całą pewnością pierwszą podróż, którą bym odbył, to bym do tego jego mościa pojechał porozmawiać sobie, bo byśmy mieli wspólny język zapewne i widać wyraźnie, jak się przyjrzeć Donaldowi Trumpowi, to moja prezydentura byłaby podobna, choć pewnie tak bezpośredniego języka bym nie używał. Nie, ja to lubię, bezpośredni język, bo ja chłop jestem ze wsi. Ale my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, panie redaktorze, politycznej. Co by pan zrobił z COVID-em? Kiedy to są kompetencje nie moje. To są kompetencje profesorów medycyny, to są... Zaraz. Nikt na tych profesorów medycyny nie głosował. To prawda. Profesorowie medycyny mogą doradzać prezydentowi, a on może te porady przyjąć lub nie. Na pana zagłosowano, pan został prezydentem, wcześniej pan używał określenia ojciec narodu, który zbiera ludzi przy stole z różnych partii, jako ten ojciec próbuje nimi zarządzić, żeby oni się dogadali. Więc teraz się dziwię trochę, że to nie moje kompetencje, tylko jakiś profesorów. Nie, ja na żadnego profesora nie głosowałem. Pan mówi, panie redaktorze, o kompetencjach właśnie pewnego rodzaju takiej zbiorowości, a podjęcie decyzji powinien podjąć decyzję powinien ojciec narodu. Tymczasem u nas władzą wykonawczą, tą, która podejmuje decyzję, jest premier przy konsultacjach prezydenckich i to jest ten kłopot. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy trzeba podjąć męską decyzję, no to właśnie po to są konsultacje, żeby nie zrobić błędu. A co by pan zrobił z ambasadorami, którzy zaatakowali Polskę za jakieś mityczne strefy wolne od LGBT i tak dalej? Był ostatnio atak taki na Polskę. To już jest w kompetencji prezydenta. Niestety Polska ma to w sobie, to myślę, że taki gen gościnności do tego stopnia, że na przykład pani ambasador Mosbacher za dobrze się już tu czuje. I ona jest tak przeszczęśliwa, ona jest prawie Polką już jest, zabiera głos w każdej sprawie. Ona już tak naprawdę za Morawieckiego by rządziła Polską. No i co by pan zrobił z takim fantem? Ja bym w pewnym momencie poprosił panią Mosbacher na rozmowę i po prostu sprowadziłbym ją na ziemię, bo ona się za dobrze tu czuje już po prostu. A ci, ten list kilkudziesięciu ambasadorów, co pan z tym robi? Nie wiem, kto był inicjatorem tego, natomiast oni są w niewiedzy, trzeba tym ludziom wytłumaczyć. Ja bym ich zebrał wszystkich do kupy jako prezydent Rzeczpospolitej i po prostu powiedział im, jaka jest prawda.
I być może wtedy, bo im nikt w oczy nie chce powiedzieć, jaka jest prawda. Że to są prowokacje, że to są fakty, takie fejki, fakty medialne, które są konstruowane na okoliczność robienia zadymy w Polsce. A co by pan zrobił z piątką dla zwierząt? Ale to szczerze panu powiem. No, myślałem, że pan do tej pory ze mną szczerze rozmawia. W tej sprawie, tak? Bo tutaj ja widzę, że politykierstwo odchodzi ze wszystkich stron możliwych. Natomiast prawda jest taka, że o śmierci nie będziemy rozmawiać, bo to jest przypisane do każdej istoty na świecie. I tu nie ma co. Jest kwestia tylko kiedy i w jaki sposób. Natomiast myślę, że ja tu rozróżniam tą śmierć dla fanaberii. Dla mnie hodowlę, dla futerek bogatych pań, czy panów, czy jak ich tam zwać, jest o krokiem za daleko. Ale jak jest klient, proszę pana, i było od tysięcy lat klient na futro, jak jeszcze z maczugami ganialiśmy, to był klient na futro. Popyt i podaż. I tutaj mamy do czynienia z podażą, która jest w Polsce, a popytem, która jest w Rosji i w Chinach. Pytanie brzmi, dlaczego tak się dzieje? A co mnie to obchodzi? Jestem przedsiębiorcą. Bardzo rzadkie branże, które eksportują z Polski do Chin, a nie w drugą stronę, kupują z Chin. Z Polski wysyłaliśmy futra do Rosji i wysyłaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Ale piękna branża przemysłu. Co się panu nie podoba? Chińczycy jedzą psy. To ja bym zrobił, że te schroniska wszystkie bym uwolnił i tuszki bym produkował. No ja nie. To pan nie jest za wolnością gospodarczą, bo ja prezydent nie. Ma zarządzić, że pewna branża ma zniknąć. Nie. Ja jestem za tym. To Niemcy inaczej zrobili. No, Niemcy zrobili w ten sposób, że... Niemcy to robili abażury z ludzkiej skóry, więc to żaden punkt odniesienia dla mnie. I dla mnie też, tylko tyle, że oni z tą branżą sobie inaczej, nie zamykając. Ja powiem o skórki tyle. Chodziło. Być może zostawić empatię, zostawić współczucie dla zwierząt. Natomiast tylko w zeszłym roku 200 ferm futrzarskich się zamknęło i wtedy ci potentaci, tych dwóch czy trzech, którzy mają największe te fermy i którzy mają absolutny eksport tylko i praktycznie wyłącznie do Rosji i Chin, nie podnosili głosu, bo szczęśliwi byli, że się czyści branża. Ale co pan zrobił? Czyli pan by zostawił likwidację tej branży w spokoju? Nie tak, jak Prawo i Sprawiedliwość to proponuje, dlatego że ja bym dał im możliwość wyjścia z tego. To znaczy, że jeżeli branża futerkowa dzisiaj ulegałaby zamknięciu, to w przeciągu vacatio legis na przykład 5 albo 8 lat. A jakby ktoś nie chciał zlikwidować tej branży? Ktoś ma fermę Nutri, robi kabanosy i skóreczki, i czapeczki. I nie życzy sobie likwidować firmy z tradycjami, którą ma jeszcze od dziadka. Przebranżowienie się nie jest niczym złym. Ale ja sobie nie życzę. Co pan zrobi z takim gościem? Od razu państwu powiem, nie mam fermy Nutri, stryj miał i już teraz też nie ma, ale... Tak, bo nie ma po prostu popytu na futra w Polsce. No dobra, ale jakby ktoś nie chce likwidować swojej firmy, siłowy musiałby, pewnie nie, wariant? Jeżeli chodzi o zamykanie, to ustawodawca ma takie prawo i to Sejm podejmuje, nie prezydent, natomiast nie chce się migać od odpowiedzi. Ja jestem za tym, żeby tych futerkowych farm w Polsce nie było, dlatego że to nie ma nic wspólnego. Czyli w którymś momencie tych opornych siłą państwa trzeba zepchnąć z rynku? Bo nie, oni sami. Ja uważam, że oni sami powinni... No dobra, ale jakby ktoś nie chciał, taki wóz drzymały, nie? Jeden facet stoi i upiera się, że nie. No to takiego gościa trzeba siłą państwa zlikwidować. Ostatecznie, po 8 latach. Na różnych płaszczyznach państwo działa i myślę, że nie trzeba aż tak zamykać, czy też klucza przekręcić w tych drzwiach. Są sposoby przy zachowaniu popytu i podaży, tak jak mówię, podstawowego prawa gospodarczego, że takie fermy się zamykają i one też się by zamknęły. Te 3 czy 4, bo tam chyba ich zostało kilkadziesiąt łącznie, ale te 3-4 dominujące, one też by się zamknęły. To co trochę się pan wykręca z pytania o to, czy ostatecznie, jak już nie ma wyjścia, to państwo ta przymusza. Działalność, oczywiście, że jemy mięso, oczywiście, że jesteśmy drapieżnikami, oczywiście, że nie będziemy rozmawiali na takie oczywiste tematy. Natomiast mordowanie tych drapieżników, czy też hodowanie ich po to, żeby je zabić na futer... Mordowanie zaraz, zabijanie, tak jak świnie na szynkę. To już co innego. Bo tutaj my jesteśmy drapieżnikami, żywimy się mięsem, a że tak powiem, futerka i te bidulki małe
drapieżne, one też żrą coś tam, nie? To są wredne szczury, a nie żadne biedne kotki. Jest problem teraz, co z nimi zrobić? Setki tysięcy wypuścić? Też jest problem, bo znowu równowaga ekologiczna zostanie zachwiana i ci, którzy mieszkają koło tych ferm, wiedzą, że one uciekają i trzebią wszystko, co można w okolicy. Właściwie mnie pan trochę ucieszył, jestem bardziej na prawo od pana. Jak od wszystkich. Na prawo ode mnie już jest tylko Pan Bóg, który jest doskonale prawy. A ja jestem niedoskonale prawy. Więc właściwie się cieszę, bo uważam, że państwo powinno promować pewne działania, natomiast nie wymuszać i nie zakazywać. No, tylko ja państwo powinno promować wiedzę na temat tego, jak szkodliwe są papierosy, natomiast nie zakazywać produkcji papierosów i sprzedaży papierosów i tak dalej. Ma Pan wizję idealnej Polski? Co by trzeba zmienić? Ja bym chciałbym Polski, gdzie człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą, śpi spokojnie i następnego dnia wie, co ma robić. I tutaj potrzebna jest absolutnie zmiana przepisów. Te przepisy, które dotyczą dzisiaj działalności gospodarczej. I cieszę się bardzo, dlatego że ja o tym mówię i mam wrażenie, że rządzący słuchają czasami, że podnoszą limity dla działalności gospodarczej w formie podatków zryczałtowanych. To jest tak, że nie ma pan kosztów uzyskania przychodu, zarobił pan 100 zł, dziś jako osoba prywatna wpłaca pan tam 300 zł z 300 zł i jest pan rozliczony z państwem. W ogóle to jest pańskie, to jest, nikogo nic więcej nie obchodzi. Więc jest taki profesor nieżyjący, świętej pamięci, pan profesor Dzierżawski, nie będę przepisywał sobie tego pomysłu, który był założycielem Centrum Adama Smitha i on preferował podatek zryczałtowany. Ja go dzisiaj trochę inaczej nazywam, bo zryczałtowany od działalności osób prawnych, nie działalności gospodarczej, tylko od osób prawnych, zryczałtowany podatek dochodowy zamiast CIT-u. CIT jest głównym mordercą dzisiaj przedsiębiorczości. W związku z tym likwidujemy CIT. Państwo sobie, te tysiące urzędników znajduje sobie pracę. W końcu byli mądrzejsi przez tyle lat, oni wszystko lepiej wiedzieli. Natomiast przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność gospodarczą, zarabia 100 zł, odprowadza złotówkę do Skarbu Państwa, jest rozliczony. Do widzenia. I to jest ta granica, którą się buduje naokoło przedsiębiorczości i tam już urzędnik nie ma prawa wejść i grzebać. O dziwo, na 100%, znaczy o dziwo, ja wiem, że tak będzie, na 100 firm kontrolowanych, osób fizycznych płacących podatek zryczałtowany, w 98 przypadkach nie ma żadnych uwag. To pytam się w takim razie... Po co te kontrole? Na co my czekamy? Nie, na co my czekamy? Więc proste... No ale to na co wy czekacie? Bo pan powiedział przed chwilą, że rządzący słuchają pana. Straszne. Ale to kto są rządzący? Ja myślę, że pan jest rządzący, bo pan stanowi prawo w parlamencie. Nie ma takiej opcji, proszę. To kim są ci rządzący? Kto rządzi? To jest władza wykonawcza. Władza wykonawcza rządzi? Niestety. Niestety. Dlatego ta moja bezradność jest tak wielka, bo ja cały czas ludziom po prostu zwyczajnie wskazuję, że Sejm dzisiaj nie jest Sejmem. Paradoks polega całej sytuacji na tym, że wszystkie w zasadzie inicjatywy ustawodawcze podejmuje rząd w oparciu o większość sejmową. Absolutnie odebrałbym inicjatywę rządzącym. Prezydent nie ma takich prerogatyw, natomiast absolutnie ministerstwa mają służyć narodowi. One są wykonawczą władzą. Tak jak się mówi, tak powinno być. Oni powinni wykonywać władzę, którą zleca im Sejm. A Sejm po to ma posłów, żeby w kontakcie z obywatelem dowiadywać się, co szkodzi obywatelowi, a co nie. I to wszystko jest wywalone do góry podwoziem. Po prostu tego nie ma. To jest jakaś hipokryzja, śmiech demokracji dzisiaj na oczach wszystkich. Minister znaczy sługa i powinien wykonywać polecenia pana swojego, a nie mieć inicjatywę. Suwerena, a nie jakąś inicjatywę. I teraz uwaga, i teraz jest tak, że wszystkie centra legislacji, pieniądze na nie i tak dalej są w ministerstwach. Tymczasem w Sejmie powinno być jedno wielkie centrum legislacji państwa polskiego. Tam powinny być te setki prawników, bo niestety jest to skomplikowane i być może wtedy powiedzenie, takie proste powiedzenie jak z tą pensją brutto, nie miałoby miejsca, dlatego że oni się przestraszyli wszystkich ministerstw.
A wtedy ja 15 posłów znajduję, mamy inicjatywę ustawodawczą w 15, przekonuję pozostałych posłów do swojego, w ramach tego sejmikowania, spotykania się, do tego parlamentaryzmu, do tego dyskusji tej, przekonuję ich do swojej opcji i podejmujemy ustawę i zlecamy wykonanie ministerstwu. No i dobra. Koniec dyskusji. No ale do tego musi pan zmienić konstytucję. To teraz właściwie przy konstytucji jesteśmy. Gdzie pan stoi w temacie aborcji?